Październik to miesiąc, w którym najmłodsi uczniowie szkół podstawowych składają ślubowania. Dzisiaj taka uroczystość odbyła się w trzech bełchatowskich szkołach. W szkole podstawowej numer 5, w szkole podstawowej numer 4, a także w zespole szkolno-przedszkolnym numer 9. Uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia. Chwila ta równie ważna jest dla dyrekcji, nauczycieli i rodziców, którzy licznie przybyli do szkół, by uczestniczyć wraz ze swą pociechą w tym święcie. Mamy dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej i właśnie w ten sposób postanowiliśmy uczcić ten dzień, iż przyjmujemy w poczet uczniów 39 młodych ludzi. Przez ten pierwszy miesiąc zdążyliśmy troszeczkę szkołę poznać, nauczycieli, tą atmosferę. Jak sobie tak radzi? Jak sami wyceniamy już teraz, po tym pierwszym tygodniu? To są wspaniałe dzieci, świetnie sobie dają radę. Ja poznaję ich tutaj codziennie na korytarzach, na lekcjach i mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, iż rzeczywiście zasługują na miano pierwszoklasistów. Czym charakteryzuje się to ślubowanie? Że będziemy przyrzekać, że będziemy mieć dobre oceny i będziemy dbać o sprzęt szkolny. Bo jakby nie było tego ślubowania, to jakbyśmy zostali pierwszakami. Czy uczeń to powinien być grzeczny, czy może trochę rozrabiać? No, musi być grzeczny. No bo jakby nie był grzeczny, no to co to za uczeń? Coś przyrzekaliście? Tak. Że będziemy dobrymi uczniami. Ślubowanie to jest takie coś, że będziesz przyrzekał, że będziesz miał dobre oceny i się dobrze zachowywał i będziesz dbał o sprzęt szkolny. No oceny też będziemy dobre dostawać, ja czasami dostaję 5 z plusem. Bo pani dyrektor pasuje na ucznia. A uczeń to kto to jest? Co musi robić uczeń? Pisać i czytać. Pani pasowała dyrektor na ucznia. Taką dużą kredką. Że przyrzekam. Ale co przyrzekasz? Że będę się dobrze uczyć. Czasami się możemy pobawić. A uczycie się troszkę? Tak. Uczymy się polskiego, czasami matematyki. Można się bawić, uczyć się i jeszcze odpoczywać. Powiedz mi, co to jest ślubowanie? To jest takie coś, co przysięgamy, że będziemy dbać o dobre imię naszej szkoły, że będziemy dbać o sprzęt szkolny. Będę uczył się dobrze. Służył pomocą słabszym. To jest przede wszystkim duma, że dotarły do tego momentu i tyle się nauczyły, bo to bardzo dużo było tych piosenek, wierszyków. To jest coś niesamowitego. No, dla mnie to jest wielkim przeżyciem, że syn akurat już przeżył ślubowanie pierwszej klasy, tak? No cieszę się bardzo z tego i że doszedł do tego. Ja jestem dumna, że jako dziewczynka, która ma 6 lat, stała się pierwszoklasistką, tak. Na pewno jest to dla niej też wielkie przeżycie, bo jest dużo młodsza od pozostałych dzieci. Dumna jestem z niej, że po prostu w tym wieku stała się już uczniem. Jesteśmy rozemocjonowani. Ważna rzecz, no, rozpoczęcie jakiejś kariery szkolnej, początek. No i duże emocje też. Jest to nie tylko uroczysta chwila, ale i też tej uroczystości towarzyszy wiele emocji. Wiele emocji nie tylko nam, pracownikom pedagogicznym, ale i rodzicom. Wszyscy jesteśmy dzisiaj szczęśliwi, troszeczkę poważni, a dodatkowo należy dodać, że wszyscy w tak ważny, wspaniały dzień, bo jest to Dzień Edukacji Narodowej, 14 października, to tym bardziej podnosi doniosłość tej chwili właśnie przyjęcie naszych uczniów w poczet wspaniałych latorośli naszej placówki. Życzymy pierwszoklasistom sukcesów w nauce.